tvpodkarpacie.pl. Ja chciałabym, żeby Sosenki były dobrze zagospodarowane i może rzeczywiście, żeby miasto ich nie traciło. Myślę, że jeśli wykupi je ktoś rozsądny i dobrze zagospodaruje, to mogą być fajnym miejscem, do którego będą ściągali turyści po prostu. Mi się wydaje, że to nie byłoby dobre w każdym bądź razie, bo tam ludzie chyba lepiej przeznaczyć na jakieś takie wypoczynkowe, dla spacery dla ludzi. To jednak by był błąd, bo mimo wszystko dość dużo tam turystów przyjeżdżało, korzystali z tego. I tam są bardzo piękne okolice, widoki, także no to by był moim zdaniem duży błąd. Myśli pani, że dobrym pomysłem byłoby po prostu odrestaurowanie tego, co jest? No na pewno bardzo dobrym. Dzięki temu by na pewno więcej turystów też z tego korzystało, prawda? No ale to już nie... My się o to staramy, żeby tak było, ale decyzję podejmuje ktoś wyżej, prawda? Myślę, że można by je zostawić. Bardzo ale fajnie się tam przespacerować. Jeżeli będą sprzedane i miasto coś zyska, no nie wiem, będzie tutaj remont zrobiony albo no... Tylko żeby nie było żyli kamieniami jak Tęczyńskiego tutaj. Ja uważam, że jest to słuszna decyzja ze względu na to, że Sosenki w tym stanie rzeczy już dalej funkcjonować nie mogą, a cała infrastruktura się niszczy. Dlatego uważam, ktokolwiek je kupi, to miasto te Sosenki będzie miało i myślę, że będą z tego korzystać mieszkańcy. Chodzi o to, żeby ludziom dać pracę, wie pani jak tu jest. Ludzie ubożeją, nie mają roboty, nie mają z czego żyć. Ja myślę, że może sprzedawać nie, ale dobrze zagospodarować. Najlepiej, żeby to był skansen pszczelarski. Przychylam się do tego jako pszczelarz, prawda, i promotor wszystkich produktów pszczelich, dlatego że jeden ul pozbawia pracy 10 lekarzy, ale my pracy lekarzy nie będziemy pozbawiać, tylko chcemy po prostu tymi produktami leczyć. Ja myślę, że to byłby dobry pomysł zagospodarować je pod kątem takim rekreacyjnym. Może jak nie sprzedać, to może wydzierżawić. A może odnowić? A zdecydowanie tak. Byłbym chyba przeciwny temu, bo jest to taka wizytówka Sanoka, jedyne takie w zasadzie miejsce ustronne i na uboczu, a jednocześnie blisko miasta i wydaje mi się, że miasto powinno z tego zrobić użytek dla ogółu ludności. Ale przecież miasto powinno by zrobić to, jak się należy. No żeby to dla miasta, dla ludzi, dla Sanoka. Ja jestem Sanoka, no Sanoczanką i wiem, i płakać mi się chce. Raczej nie, ja bym tego nie sprzedawał. Ja bym tego nie sprzedawał. A dlaczego? Bo, proszę panią, no to jest ładna okolica i chciałbym, żeby to zostało dla nas wspólnie. A sprzedać to potem prywatny właściciel to zagrodzi albo co, nie puści. To jest nasze, sanockie. Tam trzeba troszeczkę funduszy i tam bardzo piękna okolica. Tak mi się wydaje, przynajmniej mnie. A jak pan uważa, potrzebny jest w naszym mieście taki ośrodek? Pewnie, że potrzebny. Jest potrzebny i... Ale żeby się coś działo, ja był tam w wojsku kiedyś, to Sosenki były piękne i to wojsko tam odpoczywało. Uważam, że to zły pomysł jest. A dlaczego? No bo są atrakcją Sanoka. Bardzo ładne miejsce. Urząd Miasta chce w tym momencie sprzedać obiekt rekreacyjny, Sosenki. I co pani uważa? Co powinni zrobić? Sprzedawać czy nie sprzedawać? To jest wola miasta. A jak pani myśli? Jeżeli tam ma być przejście wzdłuż Sanu, to ja nie widzę przeszkód. Byłby potrzebny taki ośrodek, czy jednak nie? Myślę, że tak, bo czasem ludzie szukają takiego taniego noclegu i czasem takie przebywanie na łonie natury jest chyba fajne. Raczej zostawić. To jest nasza historia przecież. Jestem przeciwna. Uważam, że to jest bardzo zły pomysł, ponieważ to był piękny ośrodek, gdzie jest możliwości są naprawdę różne, gdzie można to wykorzystać, a w tej chwili szkoda, że będzie to gdzieś tam sprzedane. Myślę, że można by to wydzierżawić ewentualnie, ktoś by się zajął i można było dalej zrobić jakiś ośrodek wypoczynkowy. tvpodkarpacie.pl